Jak ocenia Pan obecnie współpracę z administracją publiczną we wdrażaniu systemów komunikacyjnych, bezpiecznych systemów komunikacyjnych? Myślę, że jeżeli chodzi o systemy komunikacyjne w administracji, one są już od dawna, to nie jest nowa domena. Natomiast jeżeli chodzi o bezpieczne systemy komunikacyjne, to jest to coś, co jest bardziej przed nami niż za. To znaczy większość rozwiązań, o których dzisiaj mówimy i używamy w świecie naszym prywatnym do porozumiewania się, czy to jest łączność przy użyciu głosu, wideo, czy też komunikatorów, no są to rozwiązania, które naturalnie są wygodne i łatwe, jednakże z punktu widzenia administracji nie zapewniają odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla organizacji. To są rozwiązania dedykowane dla użytkowników na rynku konsumenckim. Jeżeli chodzi o administrację, mamy przykłady wdrożeń oczywiście, gdzie ta komunikacja jest już budowana w sposób bezpieczny, aczkolwiek jest ich na razie bardzo niewiele. Dzisiejsza konferencja, na której tutaj jesteśmy, mówi właśnie o tym, jak takie rozwiązania budować w sposób zgodny z dzisiejszymi oczekiwaniami użytkowników, jeżeli chodzi o funkcjonalność, a jednocześnie w sposób, który zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa, no trzeba powiedzieć wprost, bezpieczeństwa cybernetycznego, czyli uniemożliwia podsłuchanie, ale również zablokowanie czy wykorzystanie informacji zawartych w takich systemach. Uprzedził pan moje kolejne pytanie, bo chciałem zapytać o funkcjonalność czy bezpieczeństwo? Jedno i drugie, bez wątpienia, to znaczy samo bezpieczeństwo w zasadzie bez funkcjonalności spowoduje, że rozwiązanie będzie martwe, użytkownicy nie będą chcieli z niego korzystać, a nadmiar bezpieczeństwa blokujący rozwiązanie, mówię, no, nie będzie tutaj dobrym, myślę, kierunkiem. Jeżeli nadmiar funkcjonalności znowuż obdarzy nas wspaniałymi możliwościami, jednakże to, co przy pomocy tego narzędzia do komunikacji będziemy wymieniać między jego uczestnikami, użytkownikami, stanie się no, własnością publiczną, w sensie takim, że każdy będzie miał do tego dostęp, będzie mógł tą informację zmienić, podmienić, skasować, usunąć, zablokować, to również będzie to bezużyteczne narzędzie. Czy administracja publiczna w Polsce jest gotowa na nowoczesne rozwiązania, nowoczesną komunikację, ale także usługi w modelu usługowym, rozwiązania w modelu usługowym? Myślę, że jak najbardziej jest gotowa. Powiem więcej, potrzebuje tego. To znaczy, wydawać by się mogło, że do czego to ma służyć, dlaczego to jest takie ważne, ktoś takie pytanie postawi, ale po wdrożeniu chociażby w Ministerstwie Cyfryzacji widać, słuchając, mieliśmy okazję słuchać dzisiaj pana, który był odpowiedzialny za to wdrożenie i jednocześnie obsługuje użytkowników w swoim obszarze, czyli w ministerstwie, że to spełnia oczekiwania, że właśnie ludzie potrafią wykorzystać tą elastyczność nowoczesnych narzędzi, które są na bezpiecznej platformie, do tego, żeby korzystać z nich w sposób indywidualny, czyli przy pomocy swoich na przykład urządzeń przenośnych, tak jak lubią, tak jak jest im wygodniej. Niekoniecznie musi być to przywiązanie do jakiegoś urządzenia na biurku, aparatu, może być to smartfon, tablet, ale w sposób bezpieczny, w sposób taki, który pozwala pracować w dynamicznym środowisku, w grupach, które są grupami zadaniowymi, a nie w systemie hierarchicznym. Więc tak, odpowiedź brzmi jak najbardziej.